Ej, what's nice, witam was serdecznie w kolejnym niesamowitym odcinku na tym niesamowitym kanale. Dzisiaj znajdujemy się w twierdzy Modlin, do której zabrał mnie Maciej. Zobaczcie, to jest ten. To jego wina. Jak coś nam się stanie, to będzie jego wina. Ale dzisiaj postanowiłem, w związku z tym, że mam zaraz walkę i perpet wy możecie tutaj kupować, postanowiłem, że weźmiemy parę broni ze sobą, czyli właściwie to jedną. Ki samurajski. Potrzymaj, Maciej. Więc jeżeli wam się podobają takie odcinki z urbexów i to ekstremalnych, ponieważ na każdego, kto nam wejdzie w drogę, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, a my zaczynamy odcinek. Nice! Chodź. Stary, jest bardzo stromo i niebezpiecznie, nie wiem, czy damy radę. A sponsorem tego niesamowitego odcinka jest gra Shakes and Fidget, czyli zabawna satyra fantasy RPG i jednocześnie wielokrotnie nagradzana gra. Brzmi szalenie? Ponad 50 milionów graczy sprawia, że jest to jedna z najbardziej popularnych gier online na świecie. Dostosuj własnego bohatera komiksów i podbij najwyższe miejsce w Galerii Sław. A już ten weekend od piątku do poniedziałku mamy specjalne wydarzenie, czyli Pentecost, co w tłumaczeniu daje 50-nica. Od piątku do poniedziałku będziemy świętować 50-nicę z następującymi wydarzeniami. Wyjątkowe wydarzenie XP, oferta specjalna Sands of Time, Glorious Gold Galore i fantastyczna forteca, dlatego zachęcam was serdecznie, abyście brali udział w tym wydarzeniu, dzięki czemu zdobędziecie wyższe poziomy, rozbudujecie fortecę i dostaniecie więcej monet oraz XP. A ja zaczynam ten odcinek. Powodzenia, najsej! Myślę, że dam. Właściwie to jest po prostu tylko niebezpieczne. Chińczycy schodzą tak, zobacz. Ciąg? Nie no, przepraszam. Nie, ja lubię Chińczyków, wiesz, jak oni są w porządku, oni zawsze są tacy serdeczni ludzie. Wiesz, po co to wziąłem? Ponieważ Happy Meal cały czas się chwali na swoich odcinkach, że ja umiem salto. No nie chciałbym zgubić portfela. Ty ninja, uspokój się, Samurai Jack. Chowaj się, ktoś idzie. Chowaj się szybko. Tylko nie pokazuj widzom. Nie obronię się tym, stary. Poradzisz sobie, dawaj. Wykorzystam. Uciekaj! Uciekł. Chyba się udało. Uciekł. Dobra, idziemy. Chodźcie. Gdzie on uciekł? Tutaj. Gdzie on jest? Tam, zobacz. Tam się chowa. Stary, co zrobiłeś? Gałąź rozwaliłeś. Byś się ogarnął. Przepraszam. Mam w sobie moc niezwykłą. Control yourself. Czuję? Dupę. Nie można tu wchodzić za bardzo. Dlatego mamy kij. Trochę łamiemy prawo. Trochę? My zawsze łamiemy prawo i jesteśmy dumni z tego. Zobaczcie. Muszę przyznać, drodzy widzowie, że wykończenia tego niezwykłego pałacu, tej fortecy, tego są niezwykle precyzyjne. To jest szkic jakiegoś artysty. To jest jak grochówka w wojsku. Bardzo potrzebne, aczkolwiek takie fymfyrymfym. Kiedy przechodzicie obok, to widzicie pewną roślinność, o taką jak tu. Okazuje się, że jak ją zetniecie, to jest ona jadalna. W niektórych kulturach, ale nie w naszych. Nice. Się to się może rozjechać. Tym bardziej swoją wagą. Your wagon. O, to jest niebezpieczne? To jest niebezpieczne. Pomóc ci jakoś? O, prawie się udało. Dobra. Fighter, kurde. Widzieliście to? Cholera. Dobra, dawaj. Dosyć. Nie tęga budowa, to drabina, ale odwróćcie się. Znajdujemy się w pierwszym pomieszczeniu, który jest lochami. Ja nie mam zielonego pojęcia, jeżeli chodzi o historię tych wszystkich miejsc, więc po prostu, jak zawsze, będę improwizował, więc... Tutaj niegdyś trzymano 200 osób naraz. 200! I wiecie, jakie główne zadanie ich było? Trzymać się za własne jajca przez 2 tygodnie bez przerwy, bez jedzenia i picia. Całą prawdę mówię, przeczytajcie o tym. Nazywało się to tortura jajcarska. Będziemy w kontakcie, widzę fajną wodę, stary. Potem zadzwonię.
Ale zanim przejdziemy dalej, opowiem wam o sponsorze tego odcinka, czyli Shakes and Fidget, ponieważ wzięli nową aktualizację i wprowadzili do systemu. I zobaczcie, jak ona świetnie wygląda i zobaczymy, czy po raz kolejny zdobędę kolejne 50 poziomów lub przynajmniej 5, bo właściwie to bardziej realne jest. Shakes and Fidget jest na tyle zajebistą grą, że możecie grać wszędzie, a najlepiej przy jeziorze albo rzece. Zaczynajmy całą rozgrywkę. Miło znów cię widzieć. Okej. Dobrze. Ej, ale epicko wygląda ten event. Co? O kurde! Jaki mocny, nie! To jest dużo cięższy niż myślałem. Ja pierniczę, ale jazda. O kurde. Jest! Dobrze, mamy to! O kurde. Czy moja sława mnie wyprzedza, czy też jestem zbyt... Kolejne poziomy oczywiście zdobywamy. Ten event jest epicki, naprawdę. Jeden z lepszych w ogóle, jaki widziałem. Jest! Pierwsze miejsce mamy zaliczone, zdobyłem poziom, który chciałem, idziemy dalej zwiedzać i w kolejnym pomieszczeniu, w takim bardzo dziwnym jak piwnica, tam wejdziemy i zagramy, żeby było strasznie. Dobra, chodźcie. Idąc dalej znajdujemy w ogóle jakieś dziwne okna, do których można wejść. Wow, gdzie ty stanąłeś? No, pokaż kamerę. Patrzcie, tutaj można iść. To jest jak jakiś zamek średniowieczny. O kurde, tak na krawędzi. Ale dobra, spadamy do środka z powrotem, bo jeszcze czeka nas masakrycznie długa podróż. Ej stary, trzeba wejść i zobaczyć te gigantyczne drzwi, które mijaliśmy po drodze, ale ktoś tam był wcześniej. Ej, ja i na mnie z tym mieczem się komponuje w to otoczenie. Patrz, kolejne. Patrz, jaki spadek w dół, pokaż kamerę. Wow. No, mocno. Nie chciałbym się tu spierdzielić. Patrz, jaki rozblask. Rozblask? Ale ładnie. No. O, stary. O kurde, zobacz, znaleźliśmy wielkie usypisko. Oby to nie był grób jakiegoś rycerza, który tutaj próbował. Co jest? To zamczę. Król autu? Król autu? I zrobiliśmy tu właśnie kilka fotek, które możecie tutaj zobaczyć na Instagramie Jack Frosterek, a my idziemy dalej zobaczyć, jak to wszystko wygląda i poszukajmy miejsca, gdzie będziemy mogli zanocować. To jest forteca, która się powtarza, stary, cały czas. Wszystko jest takie same. Idziesz do przodu, a wydaje się... Trzeba się zwalać zaraz tak. Ło, ale dziury. Mówiłem. Sąsiadki, no. O kurde, jak tu wisi cegła nade mną. Centralnie. O tu, a ja stałem tutaj centralnie, ta cegła tam. W takim razie jesteśmy w trzeciej bramie. Jak widzicie, coś jest na górze. Trzeba tam wejść, a jedyne wejście, które prowadzi tam jest tędy, mi się wydaje. Kurde, ale wieje, uważaj. Ej, niebezpiecznie, a my musimy tu miejsce do nocowania znaleźć. A jak tam wejść? No jest ta drabina, po której się tam wchodzi. Pod tobą się na pewno zarwie, jestem tego pewna. Kurde, co to jest? To są buty baletowe. Ja pierniczę. Dobrej baletnicy to i rąbek u spódnicy.
Ej, oby się nie okazało tak, że to jest jakiś duch baletnicy, czegoś, czego jeszcze nigdy w życiu nie widzieliśmy na oczy i czego nie było. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jeżeli coś widzieliście w filmach, piszcie w komentarzu. O kurde, a jak tam wejść? Jakoś będę musiał ci pomóc. No nie wiem, czy tak wejdziemy chyba. Ej, nie, poważnie, ja widzę, jak Maciek tam wchodzi. To jedyne co to do zdjęć zostaje, a w nocy możemy tutaj wejść. Na razie nie, zostawcie 6000 łapek w górę, żebyśmy tam weszli. Nawet chyba, że tutaj spróbuję. Weź spróbuj. Czekaj. No. O kurde, co to jest? Oła, kurwa, oła. Co jest? Moja kostka, stary, kurwa. Zeskoczyłeś z samej góry. Nie z samej góry, kurwa, że stanąłem. Jak to? Ała. O stary, dobra, idziemy stąd, ja pier... No poczekaj, weź zobacz. Nie, weź, nie mogę. Weź pokaż, w sensie, jak to, weź wyjmij. No tutaj, stary. Kurwa, weź usiądź gdzieś i wyjmij tego buta, to zobaczymy. Co jest? W ogóle co ja tu mam? What the fuck? O stary, ej, opór, trzeba jechać z tym do szpitala. Ła. Ale przesrane, ej, dobra. Ej, nie, jaka... Przepraszam Maciek, tylko powiem widzom. Maciek sobie tak rozpierdził kostkę, że nigdy w życiu nie widziałem takiej ramy. Stary, muszę to mieć na odcinku, przepraszam. Nie, no poważnie, dojdziesz czy nie? Czy mam cię wziąć na... Stary, wziąć cię na barana, czy sam pójdziesz? Na barana. Nie, może nie wypada. O nie, stary człowiek, i nie może. Nie chodźcie po takich miejscach. Nie próbujcie wchodzić i kozaczyć. To się kurwa może źle na was skończyć. To była ciężka wyprawa. Niestety skończyło się... No... czymś grubym dla Maćka, dla mnie na szczęście, więc się cieszę. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Bierzcie do Shakes & Fidget, bo mają zajebistą... Shakes & Fidget ma zajebistą aktualizację. Maciek też lubi grać, jak będzie leżał i nie będzie nagrywał ze mną odcinków następnym razem, no to wiecie, że będzie grał Shakes & Fidget.